W filmie tym pokażę, w jaki sposób zainstalować aplikację Windows Mobile Device Center na komputerze z systemem Windows 10 w wersji 1703 lub wyższej. Centrum Obsługi Urządzeń Mobilnych umożliwia synchronizację danych między urządzeniem systemem Windows Mobile, np. Windows CE w wersji 6 i komputerem. Przykładem takiego urządzenia jest PDA PA969 firmy Unitech. W poprzednich wersjach systemu Windows 10 aplikacja instalowała się automatycznie po podpięciu urządzenia do portu USB. Do jej instalacji wymagane jest jednak środowisko .NET 3.5, które w nowszych wersjach Windows 10 stało się komponentem opcjonalnym i wymaga ręcznej instalacji. W dalszej części filmu pokażę, w jaki sposób to zrobić. Prawym przyciskiem myszy klikamy przycisk Start. Wybieramy aplikację i funkcję. Rozszerzamy okno, wybieramy programy i funkcje po prawej stronie ekranu. Następnie po lewej stronie włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows. Zaznaczamy pierwszą pozycję .NET Framework 3.5. Klikamy OK. Rozpoczyna się instalacja. Czas instalacji uzależniony jest od przepustowości naszego łącza internetowego oraz wydajności komputera. Po zakończeniu instalacji zamykamy niepotrzebne okna i otwieramy przeglądarkę internetową. W pasku adresu wpisujemy pda.ista.pl i pobieramy aplikację odpowiednią dla naszego systemu Windows. Najczęściej będzie to wersja 64-bitowa. Po pobraniu wypakowujemy, a następnie rozpoczynamy instalację. Po zakończeniu instalacji klikamy lewym przyciskiem myszy na menu Start i wpisujemy usługi. Otwieramy komponent usługi. Na wyświetlonej liście szukamy pozycji łączność urządzeń z systemem Windows Mobile. Klikamy dwa razy, przechodzimy do drugiej zakładki Logowanie. I zmieniamy ustawienie na lokalne konto systemowe. Zapisujemy, przechodzimy do kolejnej pozycji, czyli łączność urządzeń z systemem Windows Mobile 2003. Znowuż przechodzimy do zakładki Logowanie, zaznaczamy lokalne konto systemowe. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie po lewej stronie klikamy Uruchom. Przechodzimy do poprzedniej pozycji, łączność urządzeń z systemem Windows Mobile. Uruchom ponownie. Zamykamy przystawkę usługi i podłączamy PDA za pomocą kabla USB do naszego komputera. Aplikacja wystartuje, poprosi o zaakceptowanie warunków licencyjnych. W ten sposób uzyskaliśmy dostęp do naszego PDA. Proszę pamiętać, że PDA w momencie podłączenia powinno być włączone.
Gdyby aplikacja nie wystartowała automatycznie, proszę wyszukać je w menu Start systemu Windows i uruchomić ręcznie. Efekt będzie dokładnie taki sam.